Everybody got their own shit to say. Everybody got their opinion, yeah. Save it for the morning after. Liquor going down like a fighting knife. Gunpowder, stick of dynamite. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Postanowiłam nagrać dzisiaj daily vloga, mam dzień wolny, jest piątek, Daniel jest na szkoleniu, więc cały dzień mamy dla siebie. Ale zanim to, pokażę Wam nowości w mojej szafie. Często prosicie mnie o haul, a ja zazwyczaj jak już mam jakieś nowości, to po dwie na miesiąc, nie kupuję tak wszystkiego naraz. Więc może będę pokazywała Wam po prostu we vlogach nowości w mojej szafie. Pierwsza może będzie sukienka. Ona jest cudowna, po prostu o takiej marzyłam. Jest to taka dziewczęca, delikatna, zwiewna sukieneczka w paski, biało-niebieska. Tutaj takie ma plecki zwykłe, na ramionczkach, cieniutka, idealna na upalne dni. Jest z fajnego materiału, tutaj jak możecie zobaczyć jest na zakładkę, ale nie do końca, ponieważ tutaj już jest zszyte. Tutaj też na dekolcie ma falbanki, więc fajnie to wygląda. I na dole również ma falbankę. Ja czuję się w niej naprawdę bardzo ładnie. Może dodam Wam jakieś zdjęcie teraz, jak w niej wyglądam. Kolejna rzecz to będzie biała bluzeczka, biały t-shirt. Jest na niej wydrukowana mama z córeczką, więc to jest idealna bluzeczka dla mnie. I myślę, że dzisiaj ją nałożę i zobaczycie, jak w niej wyglądam. Powiedzcie mi, czy ona nie jest urocza? I jeśli chodzi o ciuszki, to dostaniecie je stacjonarnie we Włodawie w butiku Sisi, ale można zamówić też online. Podlinkuję Wam na dole Facebooka i Instagrama właśnie Sisi. Często są też pytania o moje usta, czym są pomalowane i w 99% będą one pomalowane właśnie tym błyszczykiem matowym, chyba mogę to tak nazwać, z Vibo, i to jest numerek 6. Ja już jestem gotowa na dzisiejszy dzień, przebrałam się, jak widzicie, tak wygląda ta koszulka na mnie. Mam do tego spódniczkę tą swoją jeansową z Bershki i outfit gotowy. Zabieram się dopiero za śniadanie, powiem Wam szczerze. Wczoraj zrobiłam pastę jajeczną ze szczypiorkiem i z ogórkiem, a do tego kompocik z czarnej porzeczki, mój ulubiony. I moje nieinstagramowe śniadanie gotowe. Zdjęcie na dzisiaj jest zrobione z moimi dziewczynkami i teraz wrzucę je na Instagrama, tylko jeszcze może troszeczkę coś pozmieniam, no zobaczę. Chcesz iść na spacer? Wiktoria, idziesz na spacer? I zdjęcie dodane, możemy iść na spacer. Just a minute, we could have it all. If we held our breath, would you hear it fall? 'Cause if this isn't real, don't let me wake up to find it all gone. 'Cause we've been treading water for a while now. I think it's time this body's on its way out. Where you go? Jesteśmy już z powrotem w domu, pospacerowałyśmy, mi jest tak gorąco, no i niestety pora wracać do obowiązków, trzeba robić obiad. A dziś czyszczenie lodówki będzie kaszotto, dodałam tutaj troszeczkę warzyw świeżych, trochę mrożonych, to co jeszcze miałam, do tego kasza, wszystko na rosołku. I będzie pycha. Co chcesz? A tu. No jak tu doczekać się obiadu? Skoro powiedz, ja już jestem głodna. Otwieramy lodówkę? Tak. I obiad gotowy, to takie szybkie kaszotto z warzywami. Ale że ja jestem fanką ogórków małosolnych, no to przecież musiałam sobie dołożyć tych ogórków. Tak, Wiktoria, już jemy. My już po obiadku najedzone. Teraz wypiję sobie jakąś herbatkę
i mam nadzieję, że Wiktoria pójdzie spać. A jeśli nie pójdzie, to kurczę, szkoda, że nie mam dzisiaj auta, bo z miłą chęcią pojechałabym z nią na jakieś kulki albo na basen. A nie wiem tak naprawdę, o której Daniel wróci, więc nic nie mogę zaplanować. Co wy tu kombinujecie? A jaka jest Lili? Jaka Lili jest? Cacy! Co ty, Lila, tu robisz? Hm? Co ty tu robisz? Tu jest Lila? A jak twój piesek się nazywa? Lili. Cześć kochani, witam się z wami po malutkiej przerwie. Takiej tyci. Ale dzisiaj stwierdziłam, że pora brać kamerę i się z wami przywitać i dokończyć tego vloga. Tak, tyci. Mam tutaj moją małą księżniczkę. Cześć. Ata. Kto to jest? Mama? Mama. Tak, to jest mama. Podoba ci się to zdjęcie? Super, to twoje zdjęcie chyba, tak? To twoje już zdjęcie, czy mamy? Czyje to jest zdjęcie? Ja. Powiedz moje. I tak sobie siadłam na luzie, żeby się pomalować i stwierdziłam, że pierwszorzędnie chwycę za kamerę i powiem wam krótkie cześć. A jeśli chodzi o moją małą księżniczkę, to przez ten krótki czas nastąpił wielki progres, ponieważ moja mała księżniczka jest odpielchowana, a stało to się dosłownie w jeden dzień. Prawda? Gdzie robisz sinanocio? Kto robi sinanocio? Ja! Tak, ty, bo ty już jesteś duża. A jak to się stało tak szybko, to opowiem wam za chwilę, jak się pomaluję. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz nastąpiła, ponieważ zawsze mam ten sam tusz, ten sam podkład, który jest najlepszy i ja już wiem, że kolejny będzie również właśnie tym podkładem. Ale ostatnio byłam w Rossmanie i stwierdziłam, że pora kupić coś nowego. I tak też zrobiłam. I mam tutaj moje nowości. Jeśli chodzi o podkład, to on jest fajny. Fajnie się dopasowuje do mojej cery. Aczkolwiek tamten z Rimmela u mnie wygrywa. I jest po prostu moim ulubieńcem. No ale ten również zużyję. A jeśli chodzi o tusz do rzęs, to wzięłam taki z L'Oreala. Oczywiście wodoodporny. Ja zawsze używam tuszy wodoodporny. I ten tusz jest naprawdę, naprawdę bardzo fajny. Zaraz zobaczycie efekt, jak się pomaluje. Okej, ja już się pomalowałam. Teraz muszę ogarnąć troszeczkę Wiktorię. Sama przebrać się z piżamy. I pojedziemy na małe zakupy. Wstąpimy do moich rodziców. I wrócimy do domu. Będziemy już cały dzień chyba później siedziały w domu. Pogoda jest średnia, naprawdę średnia. A, i możecie sobie zobaczyć teraz, jak ten tusz fajnie wygląda na rzęsach. Może jeszcze dzisiaj pójdę oglądać sukienkę na wesele, ale nie jest to nic pewnego. Za chwilę napiszę do koleżanki i zapytam właśnie, czy ma ochotę na mały shopping. A Wiktoria ma tutaj taką fajną naklejkę, którą już od rana się bawi. I nakleja naklejki w dane miejsca, które są tutaj fajnie wyznaczone na jasno. I dziecko musi poszukać, co w danym miejscu jest i gdzie daną naklejkę nakleić. I to jest naprawdę super. Nasza książeczka jest z Pepko. Gdzie jest krówka, Wiktoria? Gdzie jest krówka? Tak, tu jest krówka. Więc musi się fajnie skupić. I uważam, że ta książeczka jest naprawdę super. Ja za nią dałam, tak jak mówię, w Pepko 10 zł. Ostatnio miała akurat tą samą, identyczną, ale nic innego nie było. Jak widzicie, ona naprawdę świetnie sobie radzi. Tak, świetnie sobie radzisz. Brawo dla Wiktorii, brawo. Proszę bardzo. Już jesteśmy w aucie, jak możecie zobaczyć. Jedziemy do moich rodziców, ale jeszcze musimy wstąpić do sklepu po coś. I tak stwierdziłam, że szybko wam powiem, co z tym odpieluchowywaniem w jeden dzień. Mam patent. Nie wiem, czy na każde dziecko to zadziała, na moje zadziałało. Moja mama pilnuje zawsze, jak ja jestem w pracy Wiktorii. I ostatnio było tak, że pilnowała 4-letniego chłopca i ten chłopczyk standardowo już duży, więc zwołał siku. Wiktoria po tych 2 dniach z tym chłopcem ni stąd, ni z owąd
zaczęła wołać siku. Więc chyba najlepszym patentem jest spędzenie czasu ze starszakiem. I oto nasz patent na odpieluchowywanie. Jesteś już u babci? I co będziesz robiła? Chlap, chlap, tak? Oczywiście jak Wiktoria jest u babci, to nie może zabraknąć basenu. I szybko przybiegłam po aparat, żeby ją trochę ponagrywać, prawda? Tak, będziesz tak chlapać. Jak będziesz chlapała? O tak! Wykąpałaś się? Tak? Nie. Gdzie to takie małe, troszkę śmierdziuszki, myślę. Wracamy do domu i zobaczcie, jaka pogoda jest zmienna. Dzisiaj rano byłam pewna, że będzie okropnie i będzie padało, a tutaj tak się rozpogodziło, że jest gorąco, więc super. Ja coś ostatnio nie mogę dokończyć vloga. Mam nadzieję, że jak teraz pójdę na urlop, to uda mi się kilka vlogów nagrać od początku do końca. Cały dzień mi tak naprawdę przeleciał. Teraz siedzę i komponuję mieszanki na Mixit. Wiecie, że ja Mixit bardzo lubię, często wam pokazywałam we vlogach i tutaj komponuję teraz mieszankę dla Daniela, a później dla siebie, więc jestem troszeczkę zajęta. Wiktoria, jak możecie widzieć, pięknie się bawi naklejkami. Ogląda Pata i Kota. Skończę komponować mieszanki i zabieram się za kolację. Jakoś głodna za specjalnie nie jestem. Wiktoria chciała banana. To ja stwierdziłam, że zjem sobie brzoskwinię. I coś nam się pogoda psuje, zaczyna kropić. Chyba będzie burza. Hej! Masz banana? Przyszłam do łazienki, będę zmywała makijaż, ponieważ... Bo tutaj mój mały urwisek bierze kąpiel w prysznicu. I właśnie zawsze jak Wiktoria bierze kąpiel, to ja w tym czasie mam czas na demakijaż, na jakąś pielęgnację. Jeśli chodzi o mycie twarzy, to używam tej pianki z Sorai, to jest jakaś nowość. Powiem wam, że ja ją kupiłam już z 2 miesiące temu, nie, z 1,5 może. Ale widziałam, że ostatnio często ją reklamowali. I myję twarz taką gąbeczką, ona jest dość twarda, jak się ją kupuje. W sumie bardzo szybko twardnieje, ja jej dzisiaj rano używałam, więc ona nie zdążyła tutaj nam zastygnąć, że tak powiem. I ją trzeba bardzo często wymieniać. Ja wiem, że dla niektórych to jest straszne, ale fajnie ta gąbeczka oczyszcza twarz. Ja ją kupiłam w Rossmanie chyba za 10 zł. To jednak mała zmiana. Dzisiaj użyję jednak tego żelu peelingującego, bo widzę, że w okolicach nosa już mam takie skórki. Ja takich typowych peelingów nie używam, a jeśli już używam, to bardzo rzadko, tego tak raz na tydzień, czasami 2 razy w tygodniu. Ale dzisiaj przyszedł ten dzień, że jednak muszę go użyć. Zawsze właśnie jeszcze masuję tą gąbeczką. To wszystko tak fajnie się zmywa, złuszcza. Naprawdę bardzo wam ją polecam. I na koniec krem, to jest Mixa. Powiem wam, że cieszę się, że już się kończy. Nie był jakiś rewelacyjny. Mam nadzieję, że następnym razem trafię na coś lepszego. I takim oto sposobem przebrnęliśmy przez pielęgnację i można już wyciągać Wikę z kąpieli. A ja lecę pod prysznic i żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!